Jak czytałem w tej książce o Kasie D'Amato, który uformował Mike'a Tysona, to przypomniał mi się Felix Sztam. To samo, takie skojarzenie. Przecież on stosował te same metody, co Felix Sztam. Felix Sztam, słynny trener, który przygotował największą grupę polskich medalistów olimpijskich, nigdy nie przerabiał boksera na innego niż był. Zawsze doskonalił te cechy, które u niego były najlepsze. I on też miał taką filozofię bokserską, uczył bokserów jakiejś tam historii, czytał im książki, miał genialne opanowanie, dodawał im pewności siebie i Kas D'Amato był taki sam. Biła od niego pewność siebie, takie jak od Felixa Sztama i pokazywał bokserom, że mogą być lepsi, mogą wygrywać, że muszą być pewni siebie. To po prostu te analogie mnie po prostu powaliły.